Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian od siódmego rozdziału, wersetu 24? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Teraz widzi wyraźnie, że jest w wielkim nieszczęściu. To prowadzi go do właściwego wniosku. Pyta, któż mnie wybawi? Nie pyta, jak mogę się wybawić, szuka pomocy u właściwej osoby, a mianowicie u Boga. Taki jest końcowy wniosek nawróconego człowieka, który chce żyć dla Boga z własnych sił. Przestaje wierzyć we własne siły i szuka pomocy u Boga. Dalej mamy Rzymian 7, rozdział 25 werset. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. W Rzymian 7:25 człowiek patrzy na siebie i w siebie. To doprowadza go do wyznania: nędzny ja człowiek. Następnie jednak patrzy na Boga. I na Jezusa Chrystusa Pana, i widzi, że Bóg przyjął go całkowicie w Chrystusie. Tak, przyjął go całkowicie w Chrystusie. Pomimo mieszkającego w nim grzechu, co mieliśmy już omówione wcześniej w Rzymian, ale też będzie omówione w Rzymian 8:1. jego serce napełnia się wdzięcznością co za zmiana to jest wybawienie pierwsza połowa wersetu prowadzi nas myślami do rzymian 8 rozdział druga połowa jest podsumowaniem rzymian Siódmy rozdział podkreśla ponownie że nawrócony człowiek ma dwie natury z rzymian 8 rozdział możemy się nauczyć że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, nie ma żadnego potępienia w Jezusie Chrystusie. Tak uczy nas list do Rzymian, 8 rozdział od 1 do 17 wersetu. Pierwsza część bogatego w treść ósmego rozdziału Listu do Rzymian ma dwa główne akcenty. Jest on podsumowaniem i zakończeniem Rzymian od 5 rozdziału 12 wersetu do 7 rozdziału 25 wersetu, oraz pokazuje nam, że Duch Święty mieszka w wierzącym i daje wierzącemu moc. Stanowisko wierzącego jest pierwszym zagadnieniem: nie ma żadnego potępienia dla wierzącego. Takie jest stanowisko wierzącego. Nie ma żadnego potępienia dla tego, kto uwierzył w pana Jezusa Chrystusa. Takie jest stanowisko. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dla wierzącego nie ma już potępienia, mimo że grzeszna natura jest w nim nadal. Wierzący jest w Chrystusie, zachowany od wszelkiego rodzaju kar ze strony Boga. Apostoł Paweł wiele razy używa wyrażenia w Chrystusie, ono nie zawsze oznacza to samo. W tym przypadku chodzi o ochronę przed potępieniem. Bóg widzi wierzącego w Chrystusie, na którym potępił grzech i którego wzbudził z martwych. Dlatego potępienie nie dotyczy już odkupionych ludzi, zarówno w obecnym czasie, jak i na wieczność. Stąd możemy mówić o uwolnieniu wierzącego, i o tym mówi nam list do Rzymian ósmy rozdział, werset drugi. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Odkupiony ma w sobie dwa prawa: prawo ducha życia, wierzący ma życie od Boga i posiada Ducha Świętego, który jest mocą dla tego życia, oraz prawo grzechu i śmierci. Grzech wciąż w nim jest, powoduje on duchową śmierć już na ziemi i prowadzi człowieka na drogę śmierci. Ponieważ wierzący ma w sobie prawo ducha życia, jest uwolniony od prawa grzechu i śmierci. Przez moc Ducha Świętego, działającego w nowym życiu, zasada prawa ducha życia dominuje nad silnym prawem grzechu i śmierci. Uwalnia go od konieczności grzeszenia. I daje mu moc, by żył jako osoba wyzwolona dla Boga. To wspaniała rzecz, którą przeżywa w codziennym życiu. Podstawa uwolnienia wierzącego jest zawarta w wersecie 3 rozdziału 8 listu do Rzymian. Rzymian 8 rozdział werset 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Prawo nie mogło doprowadzić do takiego wyzwolenia. Obiecywało jednak życie, jeśli ktoś wypełni je w stu procentach. Ale było to niemożliwe z powodu grzesznego ciała. Okazało się niezdolne do obdarzenia życiem, Życiem i uwolnienia człowieka od grzechu, który jest w nim. Na całe szczęście, szczęśliwie Bóg dokonał decydującego aktu miłosierdzia, gdy prawo nie mogło doprowadzić do niczego dobrego z powodu mieszkającego w nas grzechu, Bóg podjął działania posyłając swojego Syna, Jego własny Syn, czyli Syn Boży w swojej boskiej naturze. I mocy, Bóg posłał tego, którego sam posiadał i kochał od wieczności. Tak przecież czytamy w przypowieściach Salomona, ósmy rozdział 22 werset. Tylko jego własny syn tym, który mógł rozwiązać problem grzechu. Tak właśnie jest. Tylko jego własny syn jest tym, który mógł rozwiązać problem grzechu. Bóg posłał go w podobieństwie do ciała grzechu. Kiedy Syn Boży przyszedł na ziemię jako człowiek, wyglądał zewnętrznie jak inni ludzie, mający grzeszną naturę, jednak grzechu w nim nie było i nie ma. On nie znał grzechu i nie popełnił go. Mówimy to z całą pewnością i stanowczością i z wielką radością, chociaż zewnętrznie wyglądał jak każdy inny grzeszny człowiek. Wyrażenie ofiarując je za grzech, wskazuje na cel jego przyjścia. On stał się człowiekiem, aby rozwiązać problem grzechu. Pisarz listu do Hebrajczyków mówi w rozdziale dziewiątym wersecie. 28, że przyjdzie on po raz drugi, ale wtedy z powodu nie z powodu grzechu. Tak, pisarz listu do Hebrajczyków mówi w 9:28, że przyjdzie on po raz drugi, ale wtedy nie z powodu grzechu, oznacza to, że on nie będzie miał wtedy żadnej styczności z grzechem. Problem grzechu został bowiem rozwiązany w czasie jego pierwszego przyjścia. Bóg potępił grzech w ciele, teraz, słowo Boże, zawęża ten czas, chodzi teraz o trzy godziny ciemności na krzyżu, kiedy Bóg osądził grzech na Panu Jezusie Chrystusie. Z drugiego listu do Koryntian, 5, rozdział 21 werset, wiemy, że Bóg uczynił Pana Jezusa grzechem. Bóg uczynił go grzechem. W trzech godzinach ciemności święty Bóg osądził grzech na człowieku Jezusie Chrystusie. Nigdy nie zdołamy zrozumieć okropności cierpień tego bezgrzesznego człowieka. Boże potępienie grzechu na Panu Jezusie ma konsekwencje dla całego stworzenia. Grzech zostanie pewnego dnia usunięty z wszechświata. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Pana Jezusa Chrystusa, wypowiedział następujące słowa: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 1:29. Tym samym wyraził globalny skutek tej. Prawdy. Osobistą korzyścią dla wierzącego stało się to, że został on całkowicie przyjęty przez Boga w Chrystusie, chociaż grzech nadal w nim jest. To prowadzi nas do praktycznego oddziaływania na wierzącego. Żądanie prawa, żądania prawa, żądania zakonu, żądania prawa zostały spełnione. I to komunikuje nam list do Rzymian ósmy rozdział, werset czwarty, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Znajomość Bożego dzieła w Chrystusie na Krzyżu Golgoty wywołuje w wierzącym posłuszeństwo, kiedy zastanawiamy się nad miłością Boga wyrażoną na Krzyżu. Gdy oddał za nas swojego syna, nasze serca wypełnia miłość, która wyraża się w konsekwentnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. To chrześcijańskie posłuszeństwo idzie dalej niż wymogi prawa. Wierzący jest posłuszny Bogu z miłości i w mocy Ducha Świętego. Prawo nie jest regułą życia wierzącego ale żądania prawa są spełnione przez życie w posłuszeństwie.